Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Policach Średnich w ciągu ostatnich lat przeszła remont i co za tym idzie zyskała nowy wygląd. Druhowie OSP wraz z pomocą sponsorów wykonali prace, które swym zakresem objęły budowę garażu, remont łazienek, wymianę dachów wraz z rynnami, ocieplenie budynku, remont centralnego ogrzewania. Ochotnicza Straż Pożarna w Policach Średnich należy do najbardziej aktywnych jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Kościelec. W ostatnim czasie bardzo dużo tutaj się wydarzyło, dużo zostało podjętych działań, inwestycji. Oczywiście dzięki prezesowi, który tutaj potrafi dograć pewne sprawy, potrafi załatwić sponsorów i potrafi zmobilizować mieszkańców do tego, aby wspólnie z nim działali i podejmowali pewne decyzje. Doszło do kapitalnego remontu strażnicy. Widzimy piękny nowy dach, elewacja zewnętrzna, wybudowany został garaż również i no, pięknie zagospodarowany teren, który jest, można powiedzieć, wizytówką spośród wszystkich w naszej gminie Kościelec. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku. Wymieniana jest instalacja elektryczna, zdemontowane zostały stare i wysłużone panele, a ściany zostaną wykończone nowymi tynkami. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrowa przekazali samochód marki Volkswagen. Ze środków gminy Kościelec zakupiono piec centralnego ogrzewania oraz materiały potrzebne do ocieplenia budynku. Gmina Kościelec wyremontowała również motopompę. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi OSP w Policach Średnich w 2019 roku otrzymała środki na doposażenie w kwocie ponad 11 tysięcy, gdzie 3600 jest kwotą dofinansowania, a wartość 7485 zł to środki z budżetu gminy Kościelec. Kwota ta została przeznaczona na zakup szafy chłodzącej oraz sześciopalnikowej kuchni gazowej. Osobnym rozdziałem jest teren wokół remizy. Uczyniono z niego fantastyczne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Nasadzono tam drzewka i krzewy, posiano trawę i położono około 800 metrów kostki brukowej. Teren ogrodzono siatką i zakupiono dwie bramy. Jadąc od strony koła właśnie, wielu ludzi zastanawia się, co to jest za obiekt i często właśnie pytają, do kogo należy. No, także ważna jest w ogóle inicjatywa, jeżeli chodzi o podejmowanie różnego rodzaju działań, a police potrafią po prostu jedno, że zmobilizować ludzi, ale drugie potrafią uzyskać skutecznie środki. I naprawdę duże słowo podziękowania dla pana prezesa, który dba o to, żeby no, w jak najlepszej kondycji ta jednostka tutaj była, potrafi z nimi rozmawiać i dzięki temu również w jakiś sposób police pokazały innym również, że we własnym zakresie można też wiele zorganizować, wiele zrobić. I zapatrzyły się na to inne jednostki na terenie naszej gminy i prężnie po prostu działają, naśladują, wzajemnie podpatrują się i wykorzystują pomysły, które już są sprawdzone. Druhowie strażacy na czele z prezesem Tomaszem Pawlakiem serdecznie zapraszają mieszkańców gminy i nie tylko do odwiedzenia tego pięknego zakątka naszej małej ojczyzny.